Witajcie kochani, ja tak szybko powiem, jeszcze nie wszyscy w siebie, ale czasu jest mało. Chcę wam powiedzieć krótkie świadectwo uwolnienia z ducha lęku, z którym się urodziłam. Powiem wam, dzisiaj Agata wywołała mnie do tablicy, bo powiedziała obnaż diabła i ja wam chcę obnażyć diabła. Ja byłam alkoholiczką, piłam 18 lat, ale byłam też jako młoda dziewczyna żoną handlarza narkotyków, który został skazany za wprowadzenie do obrotu tony narkotyków. Mi postawiono zarzuty na 140 kg. I mój mąż przyznał się. Przyznając się, w tym samym został w świecie uznany za konfidenta, czyli osobę całkowicie spaloną w tym środowisku. Poszedł siedzieć i ja dostałam 1,5 roku ograniczenia wolności. Wyprowadziłam się do innego miasta, żyłam w lękach, niesamowitych lękach. Przyszłam tydzień temu do Boga i powiedziałam: Boże, chcę zostać uwolniona od tych lęków, bo nie mogę rozwinąć się w tym, co włożyłeś do mojego serca. Parę osób tylko w kościele wiedziało o tym. Bałam się powiedzieć. I jak to diabeł robi, mówi: sprawdzam. Słuchajcie, ja byłam na to gotowa, bo mam fundament, jestem w tym kościele już parę lat. Bóg zaczął stawiać mi ludzi z grup przestępczych, z różnych miejsców świata, którzy też są z Polski i pouciekali, ale narodzili się z Bożego Ducha i boją się przyznać do tego, co robili w świecie. Ja z tego miejsca autorytetu w Jezusie Chrystusie chcę ci powiedzieć, że to diabeł jest konfidentem. Dzisiaj nie mówię tutaj dlatego, dla was, bo chcę tu zrobić jakiś spektakl, ale mówię wam dlatego, że mam serce wypełnione Bożą miłością i ja nie boję się. Jestem uwolniona. Jestem uwolniona, bo jestem w prawdzie i podążam za prawdą. Bóg powiedział do mnie dzisiaj: włości z głowy nie spadnie. Ja dzisiaj z tego miejsca mówię do ciebie, że włości z głowy nie spadnie. Amen. Że jesteś wolną osobą w Chrystusie. Podążaj za Jezusem z całego swojego serca. Mam małego syna. Nie mam ducha głupoty. Moje dziecko nie należy do mnie, bo mi włos z głowy nie spadnie. Słowo mówi Boże tak, że nie dany był mi duch bojaźni, lecz duch mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Ja z tego miejsca chcę ci dzisiaj powiedzieć: nie bój się. Pan jest z tobą, tak jak jest ze mną. Amen. Amen. Amen.